Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Księga Izajasza, 55 rozdział, wersety od 10 do 11. Porównanie Słowa Bożego do deszczu jest bardzo charakterystyczne dla Słowa Bożego i w tym wersecie z Izajasza, 55 rozdział, werset 10 do 11, jest boskie słowo porównane do deszczu, który w Biblii symbolizuje Boże błogosławieństwo. Tak mówi między innymi piąta księga Mojżeszowa, rozdział 28, werset 12. Deszcz dostarcza nam wody do odświeżenia i oczyszczenia, przynosi wilgoć, która jest niezbędna do wzrostu roślin. Bez deszczu nie ma możliwości uprawy i zbiorów. Na tej samej zasadzie bez Biblii, bez Słowa Bożego, życie chrześcijanina pozostanie jałowe, jak ziemia bez wody. Jak deszcz delikatnie spada na przygotowaną glebę, tak Słowo Boże dociera do mnie. Nie narzuca mi się, ale stawia wyzwania, by podejmować dobre decyzje dla Boga. Motywuje mnie to do przeżywania wiary w codziennym życiu. Deszcz pada na bardzo różne gleby, a każda gleba potrzebuje go w różnym stopniu. Mogę więc odrzucić Biblię, czytać okazjonalnie lub powierzchownie. Mogę też zaangażować się w jej studiowanie, czytając ją bez uprzedzeń, słuchając uważnie Boga i ufając Bogu, tak jak zresztą zaleca Słowo Boże w Jakuba, 1 rozdział, 21 werset. Wtedy Bóg przemawia do mnie i błogosławi mi. Słowo Boże wzbudzi w moim życiu same dobre cechy. Miłość, sprawiedliwość, współczucie i wiele innych. Będzie mnie odświeżać wciąż na nowo do życia w radości i pokoju Bożym. Takie jest właśnie Słowo Boże. Ono nie pozostaje nieaktywne. Nie pozostaje nieaktywne. Zawsze jest aktywne.